Dnia 15 sierpnia 2024 roku w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zmarła japońska wizjonerka siostra Agnieszka Sasagawa. Ciężko chorowała, miała 93 lata. To ona doświadczyła objawień Maryi w Akicie, które trwały od 1973 do 1981 roku. Matka Boża w Akicie powiedziała w dniu 13 października 1973 roku: jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości. Zostaliśmy ostrzeżeni przez błogosławioną dziewicę Maryję. Objawienie Maryi w Akita w Japonii, to co zostało tam powiedziane, wypełnia się teraz na naszych oczach. Matka Boża powiedziała, że jeżeli ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi znaczną część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych, to ci, którzy przeżyją, będą tak opuszczeni, że będą zazdrościć zmarłym. Jedyną bronią, która wam pozostanie, będzie różaniec i znak pozostawiony przez jej syna. Matka Boża prosi, byśmy każdego dnia odmawiali różaniec. Z różańcem módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów. Dzieło diabła przeniknie nawet do kościoła w taki sposób, że zobaczymy kardynałów, którzy przeciwstawiają się kardynałom, biskupi, którzy przeciwstawiają się biskupom, kapłani, którzy czczą Maryję, będą pogardzani i przeciwstawiani przez swoich współbraci. Kościoły i ołtarze będą splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon będzie naciskał na wielu kapłanów i konsekrowanych dusz, aby opuścili służbę Panu. Demon będzie szczególnie nieprzejednany wobec ludzi poświęconych Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną smutku Maryi. Jeżeli grzechy będą coraz liczniejsze i cięższe, to nie będzie już dla nich przebaczenia.